Tegoroczne Dni Ustronia zakończyły się koncertem zespołu Big Cyc. Było świetnie. Nawet robiliśmy taki test, ilu jest przyjezdnych, czyli ilu jest turystów, a ilu jest miejscowych, i było pół na pół. Żywiołowy odbiór. Zaskoczyło nas to, że fakt, że znali wszystkie piosenki, nawet te mniej znane. Tłum śpiewał razem z nami, nie tylko refreny, ale całe zwrotki. Bardzo miła, sympatyczna atmosfera, ludzie skakali. Szybko zebrała się taka grupa, która pod sceną skakała. Był żywy odbiór. To jest ważne, bo my nie odgrywamy płyty, robimy coś w rodzaju widowiska. Ważny jest ten kontakt. Tak? To nie można grać, jak to się mówi często w żargonie takim estradowym, za szybą, bo to wtedy nie ma tego kontaktu. To musi być jedność, czyli to, co się dzieje na scenie, z tym, co się dzieje na widowni. Jeżeli temperatura jest gorąca na scenie i gorąca na widowni, to jest idealny układ, bo jeżeli jest zima na scenie i zima na widowni, to po prostu nie ma koncertu. Jak sobie radziliście w tym trudnym czasie, kiedy tych koncertów nie było? Bo teraz chyba już złapaliście taki oddech, co? No, wbrew pozorom pracowaliśmy. Oczywiście był zakaz koncertów, ale nie było zakazu nagrywania. Nagraliśmy kilka nowych piosenek, nagraliśmy kilka nowych teledysków. No ale właśnie ten kontakt z publicznością, tego nie było. Graliśmy także koncerty online, ale to nie ma zupełnie takiego przełożenia na... Nie ma porównania w ogóle do koncertów na żywo. To trochę tak jest. Oczywiście tam jest gdzieś ten żywy człowiek z kamerą, który filmuje, ale tak naprawdę to jest granie do ściany. To jest granie trochę do ściany. Oczywiście my mamy doświadczenie, graliśmy na wielu imprezach telewizyjnych, w studiach telewizyjnych i po prostu jakby, no też to był dla nas normalny koncert, ale jednak ta żywa reakcja, to jak ludzie reagują, jak zagadują do nas, jakie krzyki krzyczą, to jest wszystko bardzo ważne, bo to wszystko tworzy taką jedność, która się nazywa koncertem rockowym. Być może są takie koncerty, które, no, na przykład Filharmonia, która aż takiego żywego kontaktu nie potrzebuje, ale my jesteśmy typowo kontaktowym zespołem i uwielbiamy. Fajnie, że po tylu latach dorobiliśmy się już takiej swojej publiczności. Były rodziny z dziećmi i to jest fajne, że właśnie ktoś tam kiedyś na studiach czy w liceum słuchał Big Cyca i teraz słucha Big Cyca razem ze swoimi dzieciakami. Te dzieciaki jakby te piosenki też uznają za swoje, mimo że lata lecą, więc to jest fajne, że kilka pokoleń słucha Big Cyca i mamy nadzieję, że tak będzie dalej. No ale właśnie, bo nie zabrakło właśnie tych starszych kawałków, jak cały czas aktualnych jakby nie było. No to jest taki paradoks trochę, że to były takie piosenki, w ogóle Big Cyc dużo śpiewa takich piosenek publicystycznych, omawiających naszą rzeczywistość, taką czy inną, fantastyczną czy mniej fantastyczną. Natomiast niektóre piosenki były z czasów PRL-u. No i pytanie do widzów, co się takiego stało, że te piosenki o PRL-u teraz w tych Anno Domini 2021 są bardzo aktualne. Odpowiedź chyba wszyscy znamy. Jesteście takim obserwatorem tego życia politycznego, tego co się dzieje. Czasy są jakie są, inspirujące dla was? Z jednej strony inspirujące oczywiście, bo tematów nie brakuje, tematy same się cisną na kartkę i po prostu jakby to jest nie tylko tematy na piosenki, ale te tematy, ja piszę także felietony, piszę teksty satyryczne, wierszyki różne, więc to jest po prostu właściwie w kolejce czeka już kilka tematów, bo ich jest tak dużo. Niektóre tematy musimy odrzucać, bo po roku czy tam tych afer jest tak dużo, że mogą ludzie już nie wiedzieć, o co chodziło. Natomiast z drugiej strony oczywiście to tak mówię trochę pół żartem, pół serio, ale to jest jednak smutna konstatacja, że tak się właśnie dzieje. Ja myślę, że właściwie no, wszyscy mamy jakieś marzenie, żeby żyć w normalnych czasach i w normalnym kraju z normalnymi urzędnikami, władzami, z normalną rzeczywistością. Pewnie takiego idealnego stanu nigdy się nie uda osiągnąć. To jest oczywiste dla każdego, kto jakby trochę rozumie świat. Natomiast no, w tej chwili to ten ilość afer na jeden metr kwadratowy, ilość skandali jest tak duża, że przekracza wszelkie dopuszczalne normy. Ale mam nadzieję, że Polacy sobie z tym poradzą. Polacy to jest waleczny naród, który też ma poczucie humoru i nie takie wariactwa przetrwaliśmy. A my jako artyści jesteśmy też do tego, żeby to rejestrować. Bo właśnie
sztuka jest, ta głupota, te wariactwa polityczne jakby zamurowane w sztuce, gdzieś tam ukryte w sztuce, później są takimi podręcznikami historii. Są też takimi właśnie, mogą być takim źródłem historycznym, że na przykład dzisiaj pamiętam, że już nauczyciele w szkołach robili lekcje na przykład o stanie wojennym z piosenek Bikcyca ze stanu wojennego. Więc piosenki mogą służyć także jako takie pomocy naukowe i być może kiedyś tak będzie, jeżeli ktoś będzie chciał gdzieś w przyszłości pokazać na przykład jaka była atmosfera lat, czasów pandemii, czasów właśnie rządów PiS i tak dalej, sięgnie do piosenki Bikcyca i przybliży to uczniom czy słuchaczom, jak ta epoka wygląda. Dwa miesiące temu wyszła moja najnowsza książka z felietonami pod tytułem Polska bez gaci, czyli Polska obnażona, czyli cała prawda o Polsce. To są właśnie gorące felietony z czasów pandemii, z czasów tych wariactw, lockdownów. Tak oczywiście na wesoło, trochę jest też takich poważnych refleksji, ale mój styl to jest właśnie opisywanie rzeczywistości. To jest taki klucz, że jak taką przedstawimy dosyć satyryczną, atrakcyjną formę, to gdzieś tam poskrobiemy, to gdzieś tam oczywiście w tym drugim dnie, gdzieś między wierszami jest też prawda o tym, co się dzieje. Natomiast myślę, że dla wszystkich fanów Skibi jest to lektura obowiązkowa. Ja już piszę kolejne książki, ale zupełnie inne. Jedną piszę książkę o swoim rodzinnym mieście, o Gdańsku, i to jest książka, na której dostałem specjalne stypendium, grant z miasta Gdańska. Ona się nazywa Szeroka i okolice. Szeroka to jest słynna ulica w Gdańsku, przy której wiele lat mieszkałem. I to jest absolutne centrum Gdańska, centrum gdańskiej starówki. I to będą takie gdańskie historie, ale myślę, że uniwersalne i też ciekawe dla tych, którzy po prostu lubią Skibę i dla tych, którzy kochają Gdańsk i dla tych, którzy kochają polską historię. Tam będzie dużo różnych takich ciekawostek opisanych. Nie jest to książka taka turystyczna, to nic z tym nie ma wspólnego. To jest książka o historii, o kulturze, o różnych właśnie też wariactwach, śmiesznych przypadkach, skandalach, jakichś mrożących krew w żyłach sytuacjach, ale to w tej chwili to jest progress in work, czyli ona trwa, praca nad nią trwa, żmudna praca literacka trwa. Tak właśnie nie poświęcam jej zbyt dużo czasu, bo ciągle gramy i koncertujemy, ale mam nadzieję, że jak pojawi się trochę wolnego czasu, trochę będzie mniej koncertów, nie wiem, będą padał śnieg, deszcz, nie będzie tak pięknych imprez w amfiteatrach, jak dzisiaj tutaj w Ustroniu, to wtedy w jakiś deszczowy dzień sobie siądę i będę ją kończył. Jesteśmy zaszczepieni tak jak większość zespołów, bo musimy być po prostu. I mamy nadzieję, że ta czwarta fala nas nie dotknie. Na razie realizujemy różne zobowiązania, które mieliśmy w zeszłym roku, w ubiegłym roku trasa z partyjnym pozdrowieniem, ale też dużo koncertów plenerowych, które zostały przełożone. Myślę, że troszeczkę się to wszystko rozluźni. Artyści na pewno się zaszczepią. Nawet jak w to nie wierzą, to się zaszczepią, bo muszą. I niestety, życie nas zmusi do tego, że będziemy musieli się zaszczepić. Ja sam jestem twarzą takiej akcji Szczepmy się. Jestem na przystankach tramwajowych i autobusowych. Straciłem wielu przyjaciół, czy kolegów może, bo to nie byli przyjaciele, którzy mnie tam powyrzucali z Facebooka, ale myślę, że wiesz, to jest tak, że ja nie zmuszam nikogo do szczepienia, nie latam strzykawką, tylko jestem przekonany, że to jest dobra rzecz po prostu, że to jest coś, co uchroni ludzkość przed katastrofą. Wiesz, tak naprawdę jestem z pokolenia, które było szczepione radzieckimi szczepionkami na tyfus, na polio, na gruźlicę, na tężec. Także myślę, że to jest dobra rzecz, że szczepię się na grypę od wielu lat i nie widzę przeciwwskazań, jak mówił pewien znany aktor. Myślę, że społeczeństwo musi troszeczkę dojrzeć do tego, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy po prostu są nieuchronne. Musimy się zaszczepić, żeby dalej funkcjonować tak jak kiedyś. To jest niestety trudne, ale musimy to zrozumieć. Czy to był czas tych lockdownów trudny, czy taki inspirujący? Nagrałem pierwszą solową płytę, po 40 latach bycia na scenie zabrałem się za piosenki, które gdzieś tam leżały w szufladzie, nagrałem płytę JJ 8 dzień tygodnia. To wiesz, to była akcja z cyklu spełniania swoich marzeń. Z drugiej strony też nagraliśmy kilka nowych piosenek z Bikcycem, właśnie całą płytę zrobiliśmy. Nagraliśmy taki program telewizyjny bez publiczności w stylu Unplugged MTV i tak dalej.
Także to było inspirujące. Natomiast bardzo nam brakowało publiczności, bo my jesteśmy jednak zespołem, który ma taki bezpośredni kontakt. I to nie tylko, jeżeli chodzi o scenę i taka interakcja z publicznością, typu scena, publiczność, tylko lubimy się z ludźmi spotykać, lubimy z nimi dyskutować. Jeszcze ludzie nas inspirują, mówią, co jest dla nich ważne, o czym moglibyśmy zaśpiewać, to jest super sprawa, wiesz, to jest, mamy dorosłych synów, dzieciaki dorosłe, które również podpowiadają nam, co warto byłoby, jaki temat warto byłoby poruszyć, wiesz, chcemy się jednak poruszać w tych obszarach takich, wiesz, bardzo aktualnych i to nam pomaga, po prostu kontakt z publicznością. Wspomniałeś o tej solowej płycie. Wynająłem producenta, czyli poprosiłem producenta, mojego kolegę, Roberta Cichego, zdobywcę dwóch Fryderyków, który jakby zajął się tą płytą, zaaranżował, był producentem. Ja to nagrałem na takim programie Garage Band. Synowie mnie zainspirowali, mówi: ojciec, chodzisz po domu, widać, że się kurde źle czujesz, zrób coś z sobą. I zacząłem się bawić i myślę, że jakby ta pandemia też jakby ma swoje dobre strony. Akurat nie zachorowałem, kilku kolegów zespołu było chorych, przeszli dosyć łagodnie, ale ja nie zachorowałem, ale dzięki temu, że nagrałem tą płytę, również zastanowiłem się nad sobą i wiele osób z mojego pokolenia jakby podzieliło poglądy, które zawarłem na tej płycie, że no niestety nadszedł taki czas, że nasze życie zamyka się w takim obrębie telefonu, telewizora, wiesz, kuchni i tak dalej. I docenili to, bo myślę, że ta pogoń za pieniędzmi, za karierą nie jest taka ważna. Ważne, żebyśmy czasami zastanowili się nad sobą, żebyśmy pobyli trochę z rodziną, poleżeli na hamaku w ogrodzie, poobserwowali niebo, wyciszyli się i to naprawdę daje taki power, daje nam jakąś chęć do życia. Myślę, że czasami o tym zapominamy, a pandemia o tym nam przypomniała, że ważne jest takie życie w wąskim kręgu, takie hygge, w wąskim kręgu rodzinnym i docenienie tego, że mamy bliskie osoby. Ale solowa płyta to nie znaczy, że odchodzisz z zespołu oczywiście. Nie. Solowa płyta ma w ogóle inny charakter, bo to jest płyta taka w stylu elektrofolk, zupełnie inna niż stylistyka Big Cyca czy Czarno-Czarnek, bo najłatwiej byłoby nagrać płytę Big Cyca i podpisać je JJ. Nic z tych rzeczy. Ja musiałem trochę pokombinować, żeby troszeczkę w innej stylistyce to zrobić. I myślę, że to są teksty, bo to są teksty dość takie refleksyjne i smutne, że to są teksty takiego dojrzałego chłopca, jakim ja jestem, których nie mogę jakby wyartykułować w Big Cycu, bo my jesteśmy ogólnie wesołą kapelą i tak dalej, ale gdzieś tam w nas coś siedzi takiego, bo wiesz, mamy dużo lat i też zastanawiamy się nad rzeczywistością. Czasami troszeczkę refleksyjnie, wiesz, czasami to jest smutna refleksja, ale myślę, że trzeba to wyartykułować, bo wiele osób z naszego pokolenia chce o tym powiedzieć, a nie może, czy nie ma możliwości i tak dalej. Myślę, że warto posłuchać tej płyty. Ja jestem podróżnikiem, też napisałem kilka książek podróżniczych i myślę, że nadejdzie ten czas, kiedy będziemy mogli się poruszać po świecie w sposób nieograniczony i to nam da wielki power, że będziemy szczęśliwsi, lepsi, będziemy mieć lepszy humor dzięki temu i cieszmy się z tego, że żyjemy, cieszmy się z tego, że żyjemy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.